Dziś ponad 500 000 uczniów w województwie śląskim oficjalnie zakończyło rok szkolny. Rozdanie świadectw to okazja do podsumowania tego, co działo się w szkołach przez ostatnie 10 miesięcy, a działo się dużo. Był to wprawdzie pierwszy od 3 lat rok szkolny bez nauki zdalnej, ale za to pierwszy pełny, kiedy dużą część społeczności szkolnej stanowili uczniowie z Ukrainy. Tak naprawdę to naukę zakończyli już kilkanaście dni temu i czekali tylko na świadectwa. Ci najlepsi mogli się dzisiaj pochwalić czerwonym paskiem, ale nie to jest najważniejsze. Pewno szybko ten rok przeminął. Pomimo, że to jest bardzo dużo wspomnień, to myślę, że ten rok właśnie szybciej zminął. Dlatego, bo przed chwilą pisaliśmy próbne, a już jest czerwiec i jesteśmy po egzaminach. To był pierwszy od 3 lat rok szkolny, w którym nie było nauki zdalnej. Miało to znaczenie nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale też dla rodziców. Pewno lepsza taka nauka niż nauka zdalna, bo dzieci mają ze sobą kontakt tak naprawdę i kształtuje się te postawy społeczne tak naprawdę. No i przede wszystkim jest ten face to face kontakt z wychowawcą, z tym nauczycielem, który prowadzi te zajęcia, gdzie dzieci są wzrokowcami w dużej mierze. Miniony rok szkolny był testem dla wielu szkół, jak poradzą sobie z dużą liczbą uczniów z Ukrainy. W czasie pierwszych miesięcy po rosyjskim ataku trzeba było na szybko organizować dodatkowe miejsca do nauki dla uchodźców. Teraz można już było się do tego przygotować trochę lepiej. Ten rok był właściwie poświęcony takiej ponownej integracji dzieci i młodzieży, zarówno tych, którzy są w klasach obecnie, jak i też dzieci z Ukrainy. Nasza szkoła akurat nie miała przyjemność tutaj razem wraz z Urzędem Miasta Katowice z funduszy pozyskanych z UNICEF-u otworzyć Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Odbywało się masa zajęć. Przed nauczycielami stanęło wiele wyzwań językowych, kulturowych i integracyjnych. Musieli radzić sobie nie tylko z nauczaniem swoich przedmiotów, ale także dbać o to, aby uczniowie z Ukrainy czuli się bezpiecznie i komfortowo w nowym środowisku. W mojej klasie, miałam 2 uczniów z Ukrainy, można powiedzieć, że bardzo dobrze funkcjonowali, a współpracowali z rówieśnikami, angażowali się w różne akcje, różne działania. W drugiej klasie też miałam uczniów z Ukrainy, sytuacja była podobna, także nie było żadnych większych problemów. Bo dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, nie widzą problemu w tym, że ktoś wygląda inaczej czy mówi z obcym akcentem. Dlatego akurat w szkole o integrację jest chyba najłatwiej.